Siemkademka, witam Was na kolejnym odcinku z serii Od Zera do Europejczyka, oczywiście w Albionie. Zapraszam Was do oglądania live'ów, które macie podlinkowane poniżej. A dzisiaj przejdziemy sobie do takiej ważnej kwestii, jak kupować taniej. Rzeczy, które Was będą potem cieszyć. Mianowicie, chcecie chociażby sobie kupić budki 4-3, no to jaka jest droga? Możecie sobie je wykraftować, więc to by było w sumie zwykle najtaniej. Po prostu wziąć materiały, mieć możliwość craftu i najlepiej jeszcze na fokusie, nie? i tak dalej. Ale nie tą drogą dzisiaj chcemy iść, bo crafting to wiadomo fajna rzecz, ale wy po prostu jesteście casualem, który chce sobie po prostu podejść do marketu i kupić coś. Przejrzyjmy sobie buty 4-3. Jeśli chcemy kupić buty 4-3, to zobaczmy ile on mają IP. 1190, akurat w tej jakości, w tym enchancie. Więc jeśli sobie weźmiemy 5-2, która jest droższa, zobaczmy sobie mniej więcej też w jakości, no, dobrej, to by miała bardzo podobne, nie? Ale okej, tutaj mamy taką jakość, więc możemy sobie zobaczyć, o, nawet lepsza jest, okej. 1219, ale jaka cena jest? 80 tysięcy. IP jest to samo praktycznie, a jest dużo droższy. Możemy sobie zobaczyć jeszcze 6-1. 6-1 odpowiada IP-kami, ale jest jeszcze droższe. Możemy jeszcze zobaczyć 7-0 na przykład. No i sorry, ale to już w ogóle. Jeszcze możemy podejrzeć na przykład 4-2 Masterpiece. O, tutaj IP jest bardzo zbliżone i zobaczcie, 49, no 50 tysięcy. 50 tysięcy, a tutaj mamy 58 tysięcy za niedużo IP więcej. No tak by się wydawało, ale jest różnica jakaś. No ale też możemy zobaczyć sobie na przykład 5-1 Masterpiece, nie? No niestety. 5-1 Excellent, o. No i tak możecie sobie tutaj cały czas żonglować, nie? Cały czas patrzeć, czy niższy enchant, ale z Masterpiece'em, bo Masterpiece daje plus 100, będzie też ok. I tak możecie próbować. Który znajdziecie tańszy, no to fajnie, nie? Bardzo często się zdarza, że na przykład 4-3 będzie droższy od 6-1. No bo to trzeci enchant jest, a ludzie na przykład runkami podbijają. Właśnie, runki. I to jest kolejna rzecz, która może Was zaskoczyć. Bo teraz policzmy sobie te same buty. Bierzemy sobie Soldier buty. Soldier buty 4-0. Dobra, 2000 kosztują. Ja będę musiał to sobie na kalkulatorze policzyć. 2000, a różnica pomiędzy 4-0 a 4-1, no to mamy 7500. No to teraz bierzemy sobie runki czwórkowe. I jedna runka to jest 50. Ile runek potrzebujemy, żeby zupgrade'ować sobie buty? Czy ta różnica tych 7500 będzie opłacalna? No dobra, zobaczmy. Buty chcę sobie zenchantować, wymagają od nas 96 runek. Także 96 razy 50 to jest 4,8 tysiąca. Czyli jeśli ja sobie kupię w tym momencie buty 4-0 i doładuję te runki po 50, a jest ich dużo, także spokojnie, to wyjdzie, że zaoszczędzę na tym jakieś 2,5 tysiąca. Bo podniesienie nic nie kosztuje, tylko wkładacie runy i już macie. No okej, no to teraz mam te 4-1, no to chcę sobie jeszcze podnieść dalej. To teraz będę potrzebował 96 razy 334. To są 32 tysiące. Upgrade kosztuje 32 tysiące. No to teraz Soldier Bootsy. 4-2. Upgrade kosztuje nas więcej niż one są warte. Więc tutaj akurat nie warto. No ale dobrze, no to zobaczmy sobie jacket na przykład. Albo czekać, Mercenary Jacket. 60 tysięcy. Upgrade będzie kosztował nas dwa razy tyle, więc to będzie 64 tysiące. No także też się nie opłaca. Ale zobaczmy sobie na przykład szóstkowy. No dobra, niech będzie Mercenary Jacket. 70 tysięcy, a 6-1 kosztuje 175. Jaka jest różnica? No ponad 100 tysięcy. No to teraz patrząc sobie na runki, 192 razy 450 mniej więcej, to jest 86 tysięcy.
więc zaoszczędzimy około 20 tysięcy na takim upgrade'zie. Wystarczy sobie kupić runki, których jest całkiem sporo na rynku. No właśnie, runek jest sporo, gorzej jest już z duszami i relikwiami, nie? Więc teraz sobie zobaczmy, jak by wyglądało z duszami. 885, no to teraz tak, wezmę sobie 192 razy 885, to jest 170 tysięcy. Teraz Mercenary Jacket. Teraz 6-2 sobie zobaczmy i ona kosztuje 460 tysięcy. 460 tysięcy. Różnica pomiędzy tymi kurtkami to jest prawie 300 tysięcy. No jakieś 280 powiedzmy. A ja mogę sobie je upgrade'ować z 6-1 na 6-2 za 460 tysięcy. Dodatkowo, jeśli bierzecie sobie zerową, to koszt podbicia na Excellent jest bardzo tani. Na każdym kolejnym enchancie jest coraz większy, więc generalnie jeśli bazowe przedmioty podwyższacie z jakością, to one dużo lepiej wychodzą. Więc teraz ja mogę sobie zupgrade'ować taką kurteczkę bardzo niewielkim kosztem na Excellent, więc zyskam dużo AP. I dodatkowo na przejściu na 6.1 zyskam 20 tysięcy, a potem na przejściu jeszcze na 6.2 zyskam jakieś... czekajcie, tutaj było 280 tysięcy, więc ponad 100 tysięcy, tak? Tak, ponad 100 tysięcy. Więc około, powiedzmy, 130 tysięcy zyskam na samym podkręceniu tego przedmiotu, a potem jeszcze zyskam na tym, że jak ja chciałem go w Excellencie, no to jeśli się taki nie trafił tutaj, no tutaj akurat jest niewielka różnica, więc prawdopodobnie ta jedna kurteczka, nie? Bo widzicie, kolejna jest już znacząco różnej cenie, nie? Ale ta akurat kurteczka tutaj nie nabiłaby nam takiej różnicy, nie? Ale jeśli byśmy mieli dużo droższą, tak jak ta kolejna, kolejne 20 par tysięcy, no to jeszcze zyskujemy na tym, że podbijamy sobie na tym zerowym enchancie na Excellent. No dobra, no to by było tyle, ale możemy sobie zobaczyć jeszcze dalej. 500 tysięcy i czy teraz będzie nam się opłacało relik szóstkowy. Relik szóstkowy, to teraz mamy 192 razy 3000, to jest 576 tysięcy, no i tutaj się już nie opłaca po prostu. No chyba, że jakieś buy ordery też niedużo niżej są, więc nie. Więc zasada jest generalnie taka, że najbardziej się opłaca podbijać runami, czasem się opłaca podbijać duszami, rzadko kiedy opłaca się podbijać relikwiami. Taka jest zasada. Wyżej już nie możecie podbić, bo czwarty enchant jest uzyskiwany tylko i wyłącznie poprzez craft. Więc taka prosta zasada. Albo szukacie sobie odpowiedników. Na przykład to samo, tylko z niższym enchantem, ale masterpiece'em. To będziecie bardzo podobne IP mieli. Albo szukacie sobie zamienników. 4-3, 5-2, 6-1. Tier plus enchant to ta liczba jest razem, 7 na przykład, i po takiej liczbie szukacie. I potem 7, 0 też może być, nie? O to chodzi. Więc mamy takie możliwości. Pamiętajcie, że każdy kolejny tier wymaga od nas wyższej podstawki, żeby wnosić. To nie jest tak, że możecie sobie w nieskończoność szukać, tylko jeśli macie na przykład tutaj buty, no to ja mogę szóstkowe wynosić, ale siódemkowych już nie założę, bo tylko 37 podstawkę mam, no. Takie życie. Okej, ale też jest druga opcja, że możecie sobie kupić na przykład zerówkę albo z pierwszym enchantem i podbić, bo wyjdzie wam taniej. Szczególnie jeśli macie materiały, bo pamiętajcie, że oczywiście kupić można z rynku, ale są też materiały, które sami zbieracie, odkładacie je bardzo często w skrzynce i one tu leżą i czekają na was. 1000 runek, proszę bardzo. To po co ja mam kupować teraz 4-1, jak będę gdzieś szedł, jak mogę sobie od razu zenchantować na 4-1 runkami z 4 zerówki. Duszy też mam całkiem sporo, więc mogę od razu 4-2 i wtedy nawet się nie warto patrzeć. Relikwie, no to już tak. Ale jeśli macie możliwość, że po prostu macie swoje te dusze czy runki, to prawie zawsze jest warto. Jeśli macie swoje relikwie, no to już warto policzyć, bo może się tak okazać, że lepiej je po prostu sprzedać i ten niższy przedmiot i od razu kupić ten zrobiony już, no ten trzeci enchant. Więc tutaj też uważajcie, bo na tym enchancie trzecim można bardzo dużo stracić, jeśli go zrobicie nieuważnie. Ale, no i to im wyższy tier, tym gorzej, tak wam powiem, o.
Ale na runkach to prawie zawsze jest mega opłacalnie, a na duszach bardzo często. Więc mam nadzieję, że skorzystacie z tego i nie będziecie na ślepo po prostu po buy orderach sprzedawać i tracić w sumie dużo, nie? Jeśli korzystacie z tego typu enchantów, to no nie warto po prostu, żebyście wyrzucali te runy po taniości, a potem kupowali sobie przedmiot enchantowany, bo dwa razy na tym tracicie. I że mogliście sami podbić, i że sprzedajecie po takiej niskiej cenie te runki chociażby. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie. Link macie poniżej. No i co? Do następnego.